Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wydaje się, że jest to najbardziej zaniedbana osoba Trójcy Świętej. Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, który jest tchnieniem Ojca i Syna. Są trzy możliwości powstania nowych bytów, nowych istnień. To jest zrodzenie, tak jak istoty żywe rodzą inne. Człowiek rodzi człowieka, Syn Boży zrodzony z Ojca przed wiekami. Drugą możliwością jest stworzenie czegoś z niczego. To jest właściwość Boża, by móc stworzyć z niczego świat, by móc stworzyć duszę w akcie poczęcia. Bóg wtedy powołuje do istnienia nową rzeczywistość, nowe istnienie. I trzecią formą powstania nowego istnienia jest tchnienie, które nie jest ani zrodzeniem, ani stworzeniem. Duch Święty pochodzi, tchnie od Ojca i Syna. Można jeszcze dodać zrobienie, coś z czegoś. Ludzie tworzą nowe rzeczy. Nie stwarzają, tylko tworzą. Na przykład kanapkę z chleba, masła i dodatkowych okoliczności, takich jak szynka. Innymi więc słowy, Duch Święty nie jest zrodzony, stworzony, zrobiony. Duch Święty pochodzi, tchnie. To jest inna forma zaistnienia. Duch Święty jest nazywany Duchem Pocieszycielem, Ożywicielem, Parakletem, Uświęcicielem. Jego znakami jest ogień, żywa woda i wiatr. Co ma oczywiście uzasadnienie, jest zakotwiczone w Piśmie Świętym. I jest obietnicą Boga dla nas. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, on zaświadczy o mnie. W poprzednim tygodniu, gdy było wniebowstąpienie Pańskie, Pan Jezus mówił o nakazie misyjnym. I pragnę powiedzieć, że w tym świadczeniu o Panu Jezusie, w głoszeniu dobrej nowiny, nigdy nie jesteśmy sami. On, Duch Prawdy, wspomaga nas. Po drugie, w Ewangelii Duch Święty nazywany jest właśnie Duchem Jezusa, Duchem Prawdy. Jeżeli ktoś ma problem z zakłamaniem, z fałszem, boryka się z oszczerstwami, to zalecam szczególnie nabożeństwo do Boga Ducha Świętego. Boga, który właśnie nazywany jest prawdą. Do miłego zobaczenia w przyszłym tygodniu.